Dzień dobry, z tej strony studentka dramaterapii Londyn. Dziś chcę z wami porozmawiać, a właściwie to będzie bardzo luźne nagranie, bardzo spontaniczne, nie do końca typowe dla tego kanału, bo jak już wiecie, na kanale raczej staram się podejmować treści konkretne, a jeśli mam coś spontanicznego, czym chcę się z wami podzielić, to dzieje się to za pośrednictwem Facebooka. Tutaj oczywiście też są różnego rodzaju pogadanki, niemniej jednak są one bardziej wyważone i uświadomione w pewnym sensie. Dziś jest inaczej. Dziś chcę się z wami podzielić czymś, co jest naprawdę na żywo. Bo myślę, że jest to bardzo ważne i myślę, że dotyka wielu z nas. Dlatego też miejsce, w którym nagrywam, jest inne. Może będziecie słyszeli jakieś nietypowe dźwięki. Myślę, że tak właśnie chcę to zostawić. Jako nagranie nieidealne, pozbawione tej współczesnej magii dźwięku idealnego, tylko chcę, żeby to było nagranie takie jak dawniej, dawniej, dawno temu z gramofonu, z płyty z gramofonu, gdzie dźwięk wydobywa się niemalże niczym z tuby, która wygląda pięknie, jest bardzo malownicza. Aczkolwiek dźwięk ma nieidealny. Chcę z wami dzisiaj porozmawiać o porażce. O tym, co w sobie odrzucamy, co eliminujemy ze swojego życia i z własnej świadomości. Jestem dzisiaj po terapii, na której sama chciałam wyzwać siebie samą na pojedynek. Rzadko się dzieje, że zanim jestem na terapii, to już o tym dużo myślę. Dziś miałam potrzebę, żeby zacząć rysować. Niemalże miałam cały scenariusz tego dzisiejszego spotkania z terapeutką. Oczywiście scenariusz na szczęście nie poszedł po mojej myśli. Dlatego, że gdyby poszedł, to jedynie nazwałabym różne doświadczenia. Być może uzmysłowiłabym sobie wiele rzeczy. Chciałam narysować. Tak, chciałam dzisiaj rysować. Chciałam narysować kropki, które miały jakieś znaczenie i później znaleźć jakieś motywy łączące te kropki. Więc i tak byłaby pewnie wartość takiego scenariusza. Natomiast okazało się, że wartość była jeszcze wyższa, nie do końca przeze mnie zaplanowana, aczkolwiek naprawdę bardzo upragniona. Dziś zobaczyłam na swojej terapii takie przestrzenie samej siebie, których absolutnie nie akceptuję. A nie mam najmniejszej ochoty, by nawiązywać z nimi relacje. Po prostu je zakopuję. Odrzucam. Bardziej to chyba jest słowo odrzucam, bo ja chciałabym to zakopać. Spalić, zakopać, zapomnieć. Ale okazuje się, że to cały czas we mnie jest. Że to, że gdzieś cały czas spycham te sfery z głównego nurtu mojego życia, wcale nie znaczy, że one znikają. Widzisz tu, od razu przychodzi mi do głowy ta metoda, którą dosyć często słyszę, że mówi się obecnie, jak ktoś ci coś zrobi, to weź odejdź i zignoruj tę osobę. To jest taka
taka metoda, którą wiem, że w szkole u moich dziewczyn, u moich córek taką metodę przekazują nauczyciele uczniom po to, żeby rozwiązać konflikty. Ale wiadomo, że to też jest taka metoda, o której często słyszymy w warunkach rodzinnych, domowych, koleżeńskich. Jeśli ktoś ci coś zrobi, to po prostu to zignoruj, odejdź i będzie po sprawie. Czy wygląda to na rozwiązanie sprawy, na rozwiązanie konfliktu, na przyjrzenie się temu konfliktowi? Chyba nie. Chyba nie. I tak właśnie dzieje się ze mną. I tak właśnie dzieje się ze mną, że odpychając te sfery samej siebie, których tak bardzo nie akceptuję, które właściwie tak bardzo odseparowałam od siebie, że już nie zdawałam sobie sprawy z tego, że one gdzieś tam we mnie istnieją. Nie rozprawiłam się z nimi nigdy, tylko je po prostu odsunęłam. One są już w jakiejś czarnej czeluści, do której ja nie chodzę, bo wiem, że tam jest niebezpiecznie, że tam jest niemiło, niefajnie, zimno, mokro, że tam są pajęczyny, tam są jakieś dziwne spojrzenia, tam nic nie widać, tam jest ciemno, więc ja tam nie chodzę. Ale to jest. I za każdym razem, kiedy robię porządki sama w sobie, to robię porządki. Wszędzie wszystko jest czyściutko, po czym bardzo szybko właśnie z tej wnęki, z tej czeluści, z tej czarnej jamy wydostaje się kurz, który znowu rozchodzi się na całą mnie i znowu widzę, że ten porządek, który zrobiłam, to poprzestawianie mebli, które zrobiłam, ta nowa jakość, którą miałam nadzieję stworzyć, że one są cały czas zakurzone tym samym kurzem właśnie z tej czarnej jamy, która nawet nie ma drzwi. To jest po prostu czarna jama, otwarta szeroko jak jaskinia. Jest w moim pomieszczeniu, w moim domu, gdzie wszędzie normalnie są drzwi, a ta jama nie ma drzwi. Po prostu nikt tam nie wchodzi, bo jest ciemno. I dzisiaj zobaczyłam te niektóre rzeczy, które się znajdują właśnie w tamtej czarnej jamie. I to nie był fajny widok. Bo ja wreszcie zobaczyłam, co tam jest w tej czarnej jamie. Ja nie wiem, czy zobaczyłam wszystko, ale wiem, że zobaczyłam chociaż coś. I to już było niefajne. I potem rękami mojej terapeutki, no bo wiadomo, że to się wszystko działo przez internet, rękami mojej terapeutki stworzyłam coś, co ma charakter rzeźby. I ta rzeźba pomogła mi w tym sensie, że kiedy patrzyłam na nią, to widziałam samą siebie, a właściwie moje resztki, czyli moje kości, leżące gdzieś w jakimś grobie, przysypane częściowo piachem, ziemią. I to już były tylko kości. Widziałam czaszkę, widziałam
żebra, widziałam ramiona. Nie widziałam nóg, co też myślę, że ma znaczenie, bo nóg w tej rzeźbie w ogóle nie było. Ale już nie skupiałam się na tym na razie. Natomiast widziałam po prostu swoje własne kości, swój własny szkielet, przysypany trochę piachem. A koło tego szkieletu, dość niedaleko, serce, które było żywe, ale nie widziałam, żeby biło i z pewnością było oddzielone od całego szkieletu. To była moja wyobraźnia, która zbudowała ten obraz. Każdy z przedmiotów, który tworzył szkielet, miał znaczenie, miał swoją wartość i ja nadałam tę wartość. A później dość delikatnie moja terapeutka zachęciła mnie do tego, żebym nawiązała jakąś relację z tymi częściami siebie. Na co ja powiedziałam na początku, że absolutnie nie. Nie chcę nawiązywać z tym czymś relacji. Nie chcę nawiązywać relacji z dwiema sferami. A były tam trzy. Były trzy części mnie, które stanowiły rzeźbę. I z tych trzech części z jedną jeszcze byłam skłonna nawiązać relacje, z pozostałymi dwiema absolutnie nie. Wtedy moja terapeutka powiedziała, że na swój sposób to co jest tymi sferami, które ja tak odrzucam i nie chcę nawiązać z nimi żadnej relacji, to są nadal części mnie samej. To są nadal części mnie samej, nadal one składają się na mnie, jako na całego człowieka, z całą otoczką, z całym jego doświadczeniem i tak dalej. I teraz części samej siebie ja do tego stopnia nie akceptuję, że nie chcę nawiązać z tym kontaktu ani żadnej relacji. I że tym sposobem te sfery, których tak bardzo nie chcę, właściwie mają nade mną kontrolę, mają nade mną przewagę. Bo one cały czas tam są. Ich działanie wciąż istnieje. Cały czas takie samo, bo nigdy nie zostało zmienione. Cały czas wpływa na to, jak ja funkcjonuję. Cały czas tam jest, mimo że ja to odrzucam. I wiesz, myślę sobie, to są dwie rzeczy, których tak bardzo nie chciałam. Nie wiem, ile ich jeszcze jest, ile jest tych rzeczy, których nie nazwałam, których nie jestem świadoma, a odrzucam je. I one cały czas, dokładnie cały czas wpływają na jakość mojego życia. Na początku, kiedy powiedziałam, że absolutnie nie chcę nawiązywać kontaktu z tym, co odrzucam, terapeutka nie namawiała mnie, nie wiodła żadnych intelektualnych dysput. Po jakimś czasie powiedziała po prostu o tym, że te rzeczy, które są częścią mnie, te wartości, te doświadczenia,
One po prostu mają nade mną przewagę. Więc może chociażbym spróbowała nawiązać z nimi relacje. Więc pamiętasz, powiedziałam ci, że moją rzeźbę tworzyły trzy grupy przedmiotów. Dwie odrzuciłam zupełnie. A jedna była taka pośrednia. Wartość, jaką jej nadałam, była nie do przyjęcia, ale skojarzenie wizualne, które z nią miałam, było jak najbardziej naturalne, oczywiste, rzeczywiste, akceptowalne, prawdziwe. Zatem ta jedna część miała szansę połączyć się z sercem. I kiedy ci mówię to, to czuję w swojej głowie ogromne napięcie. Czubek mojej głowy jest taki, jakby miał wybuchnąć, trochę jakby ból, trochę jakby, nie wiem, właśnie napięcie. Więc kiedy znowu za pośrednictwem rąk terapeutki połączyłam ten jeden przedmiot, który nie był taki do końca odrzucony przeze mnie. Cały obraz lekko uległ zmianie. To jak ja ten obraz postrzegałam. Ja nadal widziałam tam kości. Ale obraz już postrzegałam inaczej. Był delikatniejszy, był łagodniejszy. Myślę, że łagodność to jest to słowo. A słowo łagodność bardzo odbiera moc tym dwóm sferom mojego życia, których zupełnie nie akceptowałam. Jest to moje zaproszenie też, bo to właśnie jest celem tych moich pogadanek z tobą, żeby naprawdę skupić uwagę na tym, co my przeżywamy. I w jaki sposób? Żeby naprawdę skupić swoją uwagę na tym, jak doświadczamy samych siebie, naszego życia, tego, co się dzieje w naszym życiu. Jak doświadczamy tego wszystkiego. Ja jestem po tej terapii dzisiaj potwornie zmęczona. Nie mam zupełnie siły fizycznie. Nagrywam ci teraz te słowa, bo mam wrażenie, że mają bardzo, bardzo dużą wartość. Jeśli już się tutaj znalazłaś, to znaczy, że jesteś gotowa na przyjmowanie tych wartości. Nagrywam ci te myśli tak bardzo nieskładne, nie zwracając bardzo uwagi na to, w jaki sposób mówię. Czy słyszysz jakieś dźwięki dookoła mnie? Bo najważniejsza w tej chwili jest zupełnie esencja tego, co ty sama będziesz czuła, słuchając moich słów. Bo ja opowiadam tobie moje doświadczenie, ale być może to moje doświadczenie wzbudza teraz właśnie w tobie, w twoim organizmie jakieś odczucia. I tak jak ja powiedziałam ci o tym bardzo dużym natężeniu, tym ciśnieniu w głowie, w czubku mojej głowy, to tak samo może być w tobie, że ty możesz czuć teraz gdzieś coś, co nie do końca wiesz, dlaczego się pojawiło.
Chcę, żebyś zwróciła na to uwagę. Chcę, żebyś poczuła świadomie to, co czujesz i dała sobie prawo do tego, żeby zrobić to, na co... Nie chcę powiedzieć to, na co masz ochotę, ale to, co najbardziej przemawia do ciebie. Żeby... Żeby te uczucia wypisać, wymalować, wytańczyć, wyruszać, wyśpiewać, nie wiem. Żeby to wszystko, co w tobie teraz jest, miało ujście. Jedną z tych sfer to jest kara. Jedną z tych sfer, której nie chciałam w żaden sposób i nie chciałam nawiązać z nią żadnej relacji. To jest kara. Kara bezpośrednio łączy mi się z porażką. Za każdym razem, kiedy dzieje się w moim życiu coś, co ja uznaję za porażkę, a oczywiście nie każdy nazwałby porażką każde z tych doświadczeń, które ja tak określam. Bo wiele z tych doświadczeń było po prostu lekcjami. Nie było absolutnie żadną porażką. To jest kolejna sfera, którą mogę wziąć na warsztat. Przeredagowanie wartości procesu uczenia się nowych rzeczy, porażki. Natomiast teraz, tu i teraz jest tak, że te niepowodzenia, porażki, których doświadczam i które dostrzegam, łączą się bezpośrednio z karą. Sama siebie biczuję za to, że ponoszę porażkę. I chociaż robię to codziennie, to sam obraz kary jest dla mnie tak okrutny, że nie chcę mieć z nim żadnego związku. To właśnie była jedna z tych dwóch rzeczy, których zupełnie nie chciałam zaakceptować i z którymi zupełnie nie chciałam nawiązać żadnego kontaktu. I wtedy to właśnie jedna z tych dwóch cech to jest ta cecha, o której powiedziała mi terapeutka, że ona jest cały czas częścią mnie. Oddzielając ją od siebie, cały czas daje jej siłę sprawczą. Ona ma przewagę. Teraz czucie mojej głowy rozchodzi się bardziej na całą głowę, już nie tylko na część przednią płata czołowego, ale też i tylną. Cała moja głowa jest w tej chwili właściwie jakby w hełmie, blaszanym hełmie, którego nie można w żaden sposób rozszerzyć, rozluźnić. Jest tam bardzo ciasno. Ale nie z boku, tylko sama część górna głowy. I rozmyślając o tym wszystkim, o czym ci teraz opowiadam, przychodzi mi do głowy ten obrazek, o którym już też niedawno wspominałam, że w japońskiej tradycji, jeśli coś się potłucze, to wtedy zostaje naprawiane i zamalowywane złotą farbą. Że właśnie te rany, to złamanie, to jest to coś, co ma szczególną wartość w przyszłości. Ma szczególną wartość w życiu człowieka.
I kiedy myślę właśnie o karze, wyobrażając ją sobie i niczym pręgi na całym moim ciele. Pręgi, które nazbierały się w wyniku całego mojego życia. To jest ich tak bardzo dużo, kiedy zaczynam malować je złotą farbą, że staje się powoli cała złota. A mimo to, mimo że złoto jest czymś takim, co każdy chce mieć, ma wyjątkową wartość i wyjątkowe znaczenie. To jest dla mnie taką skorupą, którą najchętniej bym strzepnęła, najchętniej bym ją zdjęła po prostu z siebie, bo jest dosyć sztywna. Wyzbyłabym się tej skorupy, ale nie mogę, bo ona jest częścią mnie. Skorupa zbudowana z porażek, z tego co rozumiem i rozumiałam jako porażki i z kary nałożonej za odniesienie porażki. A kara najpierw była nakładana na mnie z zewnątrz, wtedy kiedy byłam małym dzieckiem, dość fizycznie i bezpośrednio. A później już nauczyłam się, że tak właśnie trzeba, że tak się właśnie robi. I wypracowałam w sobie ten model porażki i kary tak bardzo, że zbudowałam na sobie złotą szatę. Te pręgi już tak bardzo się nakładają jedne na drugie, że nie ma tam już prawdziwej skóry. To już jest ta skóra, która wygląda inaczej. Jest jakby zdeformowana. Jakby wręcz poparzona. Nie wiem, co zrobić z tą złotą płachtą. Nie mogę jej zdjąć, bo ona jest częścią mnie. Jest po prostu częścią mnie. Jest zewnętrzną częścią mnie. Nie da się jej zdjąć, bo jest integralną częścią mnie. Nie jest zewnętrznym ubraniem. Jest integralną częścią mnie samej. Czy jest coś takiego, co jest w porażce i karze, co można wziąć blisko ku sobie
i to po prostu pokochać. Czy kiedy widzimy kogoś, kto jest ubiczowany, oglądamy taki film, kiedy widzimy biczowaną, kamienowaną kobietę, która jest karana za swoją porażkę, jakie to wtedy wywołuje w tobie emocje? We mnie budzi to bunt i chęć pomocy, chęć wyrwania jej z tej sytuacji. Bunt, że ktoś określił kategorię porażki i określił kategorię kary i że potem wszyscy tak po prostu jak jeden mąż kierują się tą samą jurysdykcją. Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień. Więc czy jestem w stanie teraz zbuntować się i wyciągnąć samą siebie z tej sytuacji? Czy jestem w stanie utulić się i utulić ten cały ból, który stał się integralną częścią mnie? Czy jestem w stanie ukochać ten ból jako część mnie? Bo spójrz, zawsze nam mówią, żeby kochać siebie. Ale co wtedy mają na myśli? Moja kara i moja porażka były schowane w czarnej jamie. I ta jama, nie wiadomo dlaczego, była w moim domu. I chociaż wszystkie ściany wyglądały normalnie i dom posiada drzwi i okna i meble i piętra i widzę to jako dom drewniany z trzeszczącą podłogą, drewnianą klatką schodową, drewnianymi barierkami, kaflowym piecem. To z tej jednej strony, w tym jednym pokoju w jadalni blisko kuchni jest właśnie ta czarna jama, która nie jest w żaden sposób zasłonięta, nie przykrywa jej żaden mebel, po prostu ona tam jest i tam właśnie znajdują się moje porażki i wszelkie kary. Czy zamiast chować moje porażki i moje kary do tamtej czarnej jamy, jestem w stanie przytulić samą siebie i ukochać to wszystko, co jest częścią mnie? Co się stanie wtedy, kiedy ja już nie włożę więcej do tamtej jamy tego, co tam wkładałam? Widzę teraz, jakby ona malała. Jakby tam ta jama malała. Jakby była mniejsza. I widzę jednocześnie samą siebie tulącą w ramionach samą siebie okrytą złotem. I wiem, co to złoto oznacza. Jest mi tak bardzo przykro, ale jednocześnie cieszę się, że już wybawiłam się z tego pręgierza, że już tam nie jestem sama. Że część mnie od tej pory zaopiekuje się częścią mnie.
A ta jama, ta czeluść, ona naprawdę wygląda znacznie mniejszą na mniejszą. Ona naprawdę wygląda tak, jakby skurczyła się trochę, jakby stała się niemalże no nie, jeszcze nie jest wnęką dla myszy, ale jest znacznie mniejsza niż była na samym początku. Chcę, żeby to nagranie było dla Ciebie zaproszeniem do umiłowania samej siebie. Jeśli spotkanie ze swoimi porażkami, z tym wszystkim, co w sobie odrzucasz, łączy się z płaczem, ze smutkiem, być może z utratą siły fizycznej, tak jak ja dzisiaj, to myślę, że naprawdę jedyne, co można sobie dać, to pokochanie, zaopiekowanie się sobą. Dokładnie tak, jak opiekowałabyś się tym człowiekiem, tą kobietą, którą właśnie biczują w tej chwili pod pręgierzem. I widząc tę kobietę, nie myślałabyś w ogóle o sobie. Myślałabyś o tym, jak ukoić jej ból. Jak ją przykryć, żeby uchować jej godność. Jak opatrzyć jej rany, żeby nie wdało się zakażenie, żeby nie bolało jej jeszcze bardziej. Jak ją przenieść do bezpiecznego miejsca, żeby jej już nikt nie znalazł. I właśnie tak dzisiaj, słuchając tego nagrania, właśnie w taki sposób Ty masz zająć się sobą. Schować się w bezpiecznym miejscu, opatrzeć rany, być dla siebie czułą i delikatną. Traktować się z wyjątkową czułością, bez pośpiechu. Bardzo łagodnie. Życzę Ci zaopiekowania się sobą i dziękuję, że wysłuchałaś mojej historii. Dziękuję gorąco i z całego serca. Monika.